No tak, Marcin wspomniał, chcieli, bo informacja wczoraj Państwo żeście otrzymali, że mecz jutrzejszy będzie ostatnim meczem Waltera w tym sezonie. To była krótka informacja, natomiast chcieliśmy też zrobić spotkanie z Państwem, żebyście wykorzystali ten czas na to, żeby ewentualnie pytania czy do mnie, czy szczególnie tutaj do Waltera, żebyście po prostu mogli otrzymać te informacje, które Was interesują. Po meczu wiadomo jest troszeczkę takie zamieszanie i tego czasu nie ma zbyt dużo, także dlatego też ta konferencja jest zwołana. My rozmawiając z Walterem o tym sezonie i o przyszłym sezonie, po prostu na prośbę zawodnika, tak jak to było mówione, po prostu doszliśmy do takiego porozumienia, że Walter wyjedzie troszeczkę wcześniej po to, żeby i odpocząć i przygotować się do sezonu w Puerto Rico. Odnośnie następnego sezonu, no dzisiaj żadnych wiążących oczywiście informacji nie będzie, bo te rozmowy cały czas trwają. Ja natomiast uważam, że Walter był tym zawodnikiem u nas tutaj w pierwszym sezonie ekstraligowym, który stanowił o obliczu tego zespołu. Stąd wydaje mi się, że jego pozycja jest bardzo ważna i stał się tutaj jakby taką ikoną tej drużyny, był najbardziej rozpoznawalną postacią, która wzbudzała największe zainteresowanie kibiców szczególnie, również mediów. Myślę, że wykonał swoje zadanie bardzo dobrze, za to mu serdecznie dziękuję, ale oczywiście całe podziękowania chcielibyśmy przełożyć jutro po meczu, żeby to takie spotkanie z kibicami bezpośrednio po meczu się odbyło. Ja bym chciał może na początek, żeby Walter powiedział, Kasia, parę słów o tym, jak tutaj mu się grało, jaki to był dla niego sen. First of all, I want to thank this club for giving me a chance to start my career in Europe and here in Poland. I think we did a great job at the beginning of the season, playing hard and you know, let us people know that, you know, we're a good club and we're ready to play against every team in the league. And for me, it was a learning experience. It was great. We didn't make what we wanted to do to make it playoff, but at the same time, we had fun and it was a good experience for me. Walter na początku podziękował klubowi za danie mu szansy grania w Europie, pokazanie się w Europie, jak i no, w szczególności w Polsce. Zaznaczył, że no, szczególnie dobrze grało mu się na początku, kiedy cały zespół wygrywał i pokazywał swoją siłę. Na pewno chcieliśmy osiągnąć sukces, jakim były play-offy, natomiast cały czas gra sprawiała mu radość, także cieszę się, że mógł tu zagrać. Walter, next day we don't know anything about your future in Zastawie. What you can tell us about your future in Zastawie? What is the difference now between you and the club and Mr. President? How about negotiations? We're just talking. We were still talking. You know, I'll probably go home in a few days, but we're going to keep in touch. And, you know, I'm always going to get the doors open for this club. And, we're going to keep talking. So this is a big difference between that what you want and offer the club. I mean, I think it's a lot of offers, you know, as of right now, I think it's a little bit early to decide, but every day is a new offers coming. But at the same time, so I don't want to, you know, keep the team that give me the chance to start my career in Poland and, you know, we'll see who's going to. A pan prezes może powie o tym, czy to jest blisko, daleko, ta różnica między nami jest duża, czy w kwestiach finansowych rozumiem, że pewnie rozbieżności są przede wszystkim, tak? No są oczywiście rozbieżności finansowe, tak jak Walter powiedział, no już od dłuższego czasu rozmawiamy, tych punktów, które trzeba omówić jest dużo oczywiście, no ale też to jest taki czas troszeczkę jeszcze za szybko, tak, żeby już taką definitywną decyzję podjąć zarówno z jego strony, jak i z naszej. Deklarację Waltera Państwo wcześniejszą znacie, on w którymś z wywiadów mówił o tym, że chciałby tutaj jeszcze rok grać, no ale to, no tak jak mówię, no te negocjacje trwają i
One idą w dobrym kierunku, tyle mogę powiedzieć, tak? Ale kiedy to się skończy, to, dzisiaj mi naprawdę trudno tą datę dokładnie określić. Panie prezesie, rozmawiając o kontraktowaniu zawodników na nowy sezon, to należy także, jeśli domyślam, mówić o budowaniu budżetu na nowy sezon. Czy my w tej kwestii już coś możemy powiedzieć? Coś pan wie, co mógłby nam pan przekazać, jeśli chodzi o budżet na nowy sezon? Czy on, z czego się będzie składał głównie? No, on będzie się składał podobnie jak w tym sezonie, tak? Czyli tak planujemy, że główną nogą tego budżetu będą pieniądze z kasy miejskiej, tak to ogólnie można powiedzieć. Prezydent na ostatniej sesji budżetowej deklarował publicznie, że pomoże klubowi. I te rozmowy z prezydentem też trwają. No, spotykamy się raz po raz i rozmawiamy, jak ten problem rozwiązać, jaką formę znaleźć, no bo jak Państwo wiecie, w budżecie nie są zapisane pieniądze na promocję miasta. Prezydent obiecał inną formę. My do tej formy też się przygotowujemy. W tej chwili jesteśmy na końcowym etapie opracowania nowego statutu, zwołania Rady Nadzorczej, zwołania przede wszystkim walnego zgromadzenia, które zmieni statut, a główna zmiana będzie polegała na tym, że mimo że to jest spółka akcyjna, zniknie członek sportowa, bo tak teraz się wymaga, ale będzie zapis o tym, że będzie to firma non-profit, a jeśli ten profit byłby osiągnięty, to będzie przeznaczony na cele statutowe, czyli na koszykówkę, bo tylko firmy, które mają takie zapisy w statucie, będą mogły dostać dotację, jeśli to będzie forma dotacji z miasta. Następne te elementy tego budżetu to tak jak do tej pory, czyli sponsorzy. Te rozmowy z różnymi sponsorami jesteśmy już praktycznie poumawiani, będziemy rozmawiać, deklaracje są. My byśmy chcieli oczywiście ten budżet na minimum na tym poziomie, jak był w tym roku, zgromadzić, co oczywiście też będzie wymagało wielkiego zachodu, chociaż marzyłoby nam się więcej. Tak? My też mamy doświadczenia z tego sezonu, które pozwolą nam pewne koszty obniżyć. Zarówno w budowie zespołu, gdzie byśmy bardziej chcieli się skoncentrować na tym, żeby mieć mniejszą ilość zawodników, na pewno nie 12 zawodników w pełni takich zawodowych, tak? Bo i tak 12 zawodników no, trudno jest zagospodarować w ciągu meczu. Byśmy chcieli mieć troszeczkę lepszy poziom u mniejszej ilości zawodników, a uzupełnić to zgodnie zresztą z projektem nowej ligi o zawodników młodszych, żeby też uzyskać pewne gratyfikacje finansowe. Taki jest ogólny plan tego pozyskiwania. No i oczywiście cały czas też podejmujemy działania i chcielibyśmy to, nie wiem, czy w tym sezonie, czy w następnym, doprowadzić do tego, żeby też zdobyć sponsora strategicznego, ale dużego sponsora strategicznego, który pozwoliłby nam się, jeśli nie w przyszłym sezonie, to w następnych sezonach jeszcze bardziej rozwinąć, bo no w sporcie zawodowym te finanse są najważniejsze. Żyjemy tutaj w tym mieście, które nie ma nowych inwestorów, nie ma nowych wielkich firm, które mogłyby w tym uczestniczyć. Natomiast zdobycie firmy ogólnopolskiej jest bardzo ciężkie, bo tak to jest po prostu. European about regular season for that stuff. Bad time, good time. I don't know. Chris Burgess said we played.